Każda niedziela jest dla nas tym uroczystym spotkaniem z Bogiem, kiedy przychodzimy na Eucharystię, aby gromadzić się jako wspólnota. Ale są takie szczególne niedziele w ciągu roku, którym towarzyszy pewna uroczystość. I my jako chrześcijanie chcemy powiedzieć, że dla nas najważniejszą niedzielą w roku jest Pascha, święta Zmartwychwstania, które obchodziliśmy 50 dni temu. To jest to centralne wydarzenie. Po śmierci Jezusa następuje Jego zmartwychwstanie. I dlatego gromadzimy się każdą niedzielę na Eucharystii, właśnie żeby przypominać sobie i celebrować Paschę Jezusa. Drugim takim wielkim świętem, które obchodzimy w niedzielę, jest właśnie dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego. Kiedy celebrujemy ten moment, że po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie z Maryją zgromadzeni w Wieczerniku modlą się i zstępuje na nich Duch Święty. Dlatego ta dzisiejsza niedziela jest szczególna. Dlatego mieliśmy w naszej parafii wczoraj wieczorem czuwanie, była uroczysta liturgia wieczorna, później było nabożeństwo, długo modliliśmy się wspólnie, później była również agapa. Jako parafia chcieliśmy się radować właśnie tym, że Bóg posyła nam Ducha Świętego. Duch Święty też jest Bogiem. I tak zastanawiałem się nad tą rzeczywistością tej uroczystości. Bo zobaczcie, Jezus przychodzi na świat, gromadzi uczniów, potem umiera, zmartwychwstaje, ale spotyka się z uczniami, objawia im się. Odpowiada na ich pytania, oni mają różne wątpliwości, więc tłumaczy im pewne rzeczy, ale przychodzi moment, że po 40 dniach Jezus wstępuje do nieba. I tak myśląc po ludzku, wydaje mi się, że to nie była dobra decyzja. Dlaczego? Bo zobaczcie, gdyby Pan Jezus nie wstąpił do nieba, a pozostał jeszcze z nami tutaj na ziemi, moglibyśmy Mu zadać wiele pytań, też dotyczących funkcjonowania Kościoła. Na przykład, nie wiem, ktoś może mieć wątpliwość, czy komunię świętą przyjmować do ust, czy na rękę. No to przyszedłby do Pana Jezusa i Pan Jezus by powiedział, jak ma być, prawda? Albo czy mamy przyjmować komunię świętą na stojąco, czy na klęcząco. Albo czy celibat ma być w kościele, czy go ma nie być. Bo to jest decyzja Kościoła. No nie jest obowiązek. Kościół tak rozeznał, tak ma. A byśmy spytali Pana Jezusa i by nam wszystko powiedział. Albo czy tabernakulum ma być tutaj w głównej nawie, czy można tabernakulum przenieść do nawy bocznej. No i Pan Jezus nie daje nam takiej możliwości. Nie możemy Go spytać. Mówi, ja idę do Ojca, a wy się módlcie. Módlcie się o Ducha Świętego. No i Duch Święty doprowadzi was do tej prawdy. Ale tak po ludzku można powiedzieć, że pozostajemy w takiej kruchości. I chyba tego Pan Bóg chciał. Żebyśmy właśnie potrzebowali się modlić i żebyśmy potrzebowali Ducha Świętego. Tak myślę sobie o tajemnicy Trójcy Świętej, której nie rozumiem, bo to przekracza wyobrażenie człowieka, jak jest jeden Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty, ale o ile tą relację do Ojca, modlimy się do Boga Ojca, relacja do Jezusa Chrystusa, przecież modlimy się do Jezusa, bo jest Bogiem, to, przepraszam, że tak powiem, wydaje mi się trochę prostsze. Jezus stał się człowiekiem, był tak jak my, miał ciało, prawda? Więc możemy go też namalować na obrazach. To są jakieś podobizny, oczywiście, to nie jest fotografia, ale to ta relacja jest prostsza, a relacja do Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest Bogiem, tak jak Ojciec i Syn, tak Jezus Chrystus. Duch Święty to Bóg. To Duch, ale Bóg. Prawdziwy Bóg. I może takie pytanie, jak często modlisz się do Ducha Świętego? Jak często przyzywasz Ducha Świętego właśnie jako Boga, aby zstępował na ciebie? Tak jak modlimy się do Jezusa, tak też jesteśmy zaproszeni, żeby modlić się do Ducha Świętego. I powiedziałbym, że właśnie Duch Święty jest taki bardzo skromny, tak jakby w tle gdzieś się chowa, nie pokazuje się,
Właśnie, jest duchem, ale jest Bogiem. Ta relacja miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym. I dzisiaj świętujemy tę uroczystość, że Duch Święty zstąpił na apostołów i ich prowadzi. Wiecie, jak sobie myślę o tej pierwszej wspólnocie apostołów, to naprawdę mieli przed sobą wiele wyzwań, wiele wyzwań. Przecież to byli Żydzi, którzy przestrzegali prawa, byli obrzezani, nie mogli jeść pewnych potraw, mieli świętować szabat, mieli swoje przepisy, a teraz przychodzi Jezus i w ich religii doprowadza do wszystko do wypełnienia tego i podarowuje i mówi, ja zakładam mój Kościół. I to uczniowie, modląc się do Ducha Świętego, rozeznali, że już my nie musimy poddawać naszych dzieci obrzezaniu, że nie obowiązują nas przepisy dotyczące jedzenia, które dotyczą religii żydowskiej, że też ostatecznie ta religia otwarła się na pogan, czyli na nas wszystkich, prawda? To wszystko rozeznali uczniowie, modląc się do Ducha Świętego. Więc dzisiaj wiele osób właśnie, myślę, tu ma problem z Kościołem. No, że ludzie nie chcą uznać tego, że Pan Bóg prowadzi nas przez swój Kościół. Taki, jaki jest. Taki, jaki jest. Bo my jesteśmy też w tym Kościele tacy, jacy jesteśmy, prawda? Jak chcesz wiedzieć, jak wygląda Kościół, spójrz na siebie. No bo przecież wszyscy jesteśmy Kościołem. Więc tak wygląda Kościół, jak wyglądasz ty. Tak wygląda Kościół, jak wygląda ja. Jak wyglądam ja. No bo my stanowimy Kościół. My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, módlcie się o Ducha Świętego, a Duch Święty będzie was prowadził. Będzie was prowadził. Kiedy przeżywamy w Kościele pewne uroczystości, święta, na przykład Paschę, którą celebrowaliśmy, zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj celebrujemy inne wydarzenie, którym jest zesłanie Ducha Świętego. To dla nas chrześcijan to są takie osobne święta. Ale Pan Bóg sprawił, nie wiemy dlaczego, ale tak sprawił, że te święta przypadają dokładnie w tym samym momencie, kiedy przeżywał je Jezus, przypadały pewne święta żydowskie. I tak jak świętujemy Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, święta zmartwychwstania, prawda, to co mieliśmy 7 tygodni temu, to Żydzi też przeżywali Paschę, tylko inną. Oni wspominali ten moment, kiedy wyszli z Egiptu. Pan Bóg ich wyprowadził potężną ręką, zgładził Faraona, otworzył morze i ich wyprowadził. I decyzją Pana Boga właśnie Jezus umiera w Paschę i zmartwychwstaje w Paschę. I dlatego my dzisiaj nie chcemy zapominać o tamtej Pasrze. To jest pewna kontynuacja, ale Jezus przynosi pewną nowość, pogłębia i wypełnia to. I tak samo dzisiejsze święto, które jest świętem dla nas uroczystością zesłania Ducha Świętego, Jezus obchodził jako Żyd w ten dzień pewne święto. Oczywiście wtedy jeszcze nie celebrował zesłania Ducha Świętego, wtedy jeszcze nie było tego, ale jako Żyd obchodził pewne święto. Mianowicie to się nazywało Święto Tygodni. 50 dni po Pasrze, którą Żydzi celebrowali, mieli takie Święto Tygodni. Co w tego dnia świętowali? Dziękowali Panu Bogu za pierwsze zbiory, ale przede wszystkim wspominali bardzo ważny moment. Pamiętamy, jak Żydzi wyszli z Egiptu, byli na pustyni, to w tym czasie na pustyni Bóg zawarł z nimi przymierze. Pan Bóg powiedział, wy będziecie moim ludem, ja będę waszym Bogiem. I jako to przymierze daję wam prawo, 10 przykazań. I właśnie Żydzi tego dnia, co my świętujemy dzisiaj, też mieli ogromne święto, Szawuot, i to Święto Tygodni. I oni mówili, dzisiaj będzie dla nas dzień święty, będziemy świętować, bo dziękujemy Panu Bogu za 10 przykazań. I chcę wam powiedzieć, że my jako chrześcijanie nie chcemy odcinać się od tego święta dzisiaj. Chcemy świętować właśnie to, że Bóg kiedyś zawarł z nami przymierze i podarował nam 10 przykazań. Ale w tym prezencie 10 przykazań jest pewne błogosławieństwo,
i powiedziałbym, jest pewne przekleństwo. Na czym polega błogosławieństwo daru 10 przykazań? Zobaczcie, że jest łaską, że Bóg podarował nam dekalog. Co to jest dekalog? To jest taka prosta instrukcja obsługi na życie, jeżeli chcesz być szczęśliwy. Jeżeli ty chcesz być szczęśliwy, to Pan Bóg mówi, zachowuj przykazania. Czyli nie zabijaj drugiego człowieka. Niedobrze jest dla ciebie zabijać drugiego człowieka, mówi Bóg. Niedobrze jest dla ciebie kłamać. Niedobrze jest dla ciebie cudzołożyć. Niedobrze jest dla ciebie uczynić z pieniądza bożka i pracować przez 7 dni i w ogóle cały czas. Pan Bóg mówi, nie, ma być przerwa. Po 6 dniach ma być przerwa, człowiek ma odpocząć jednego dnia i tego dnia ma świętować, modlić się, wypoczywać. Prawda? To pamiętaj, abyś dzień święty święcił, to co robimy. Że to jest wielkim błogosławieństwem dla nas, że mamy przykazania. Znaczy, ludzie czasami się buntują, mówią, a Kościół mi zabrania. No tak, można powiedzieć. Bo Kościół mówi, nie zabijaj. No to jest konkretne zabronienie komuś czegoś. Albo nie cudzołóż, albo nie kradnij. Zakazujemy. Ale my chcemy mówić, no tak, to jest wolność. Ja chcę tak żyć. Ja chcę być człowiekiem właśnie, który może tak funkcjonować. I to jest błogosławieństwo, że Pan Bóg nam podarował te 10 przykazań. A gdzie jest przekleństwo? Przekleństwo polega na tym, że my otrzymaliśmy 10 przykazań, a nie potrafimy ich przestrzegać. Nie mamy siły, żeby ich przestrzegać. I to jest przekleństwo 10 przykazań. I co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy? Wstępuje Duch Święty właśnie tego dnia, kiedy Żydzi wspominają, że otrzymali te 10 przykazań Bożych. Wstępuje Duch Święty na tych apostołów. Pan Bóg wstępuje na nich i mówi, przyjmij mojego Ducha Świętego. Jeżeli przyjmiesz Ducha Świętego, będzie dla ciebie możliwe żyć zgodnie z dekalogiem. Bo to jest prezent Pana Boga dla nas. Duch Święty. I właśnie dzisiaj chcemy to świętować, że ta obietnica, którą składa Pan Bóg człowiekowi, dając mu 10 przykazań, że ona się wypełnia dzisiaj. Bo czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest dobrą nowiną, że ty możesz być człowiekiem wolnym. Nie dlatego, że się będziesz starał, będziesz zaciskał pięści, zmagał się ze swoimi trudnościami, ale że uznasz się grzesznikiem przed Bogiem, uwierzysz w Jezusa i otworzysz się na dar Ducha Świętego. I wtedy będzie możliwe dla ciebie właśnie przestrzegać przykazań. Co to znaczy? Że jak żyjesz w małżeństwie, że będzie dla ciebie możliwe przebaczać twojej żonie, twojemu mężowi. A ty widzisz po wielu latach małżeństwa, że to jest niemożliwe. Bo twoja żona tak ci potrafi tą szpilę wbić, że wie gdzie. Albo mąż, prawda? Jak teraz przebaczyć komuś takiemu? To jest niemożliwe. A Pan Bóg mówi, jest możliwe. Ale tylko nie o twoich siłach, a właśnie w mocy Ducha Świętego. I moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień. I dzisiaj właśnie na tej liturgii chcemy się modlić. Przed chwilą przepięknie odśpiewaliśmy te sekwencje do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty. Pomóż nam biedaczkom, którzy sobie nie radzimy. To nie jest zarzut do nikogo z nas. Ja sobie też nie zarzucam, że jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem, dlatego chodzę do spowiedzi. Bo popełniam błędy, bo upadam, bo grzeszę. Ale Pan Bóg dzisiaj przychodzi również do mnie i mówi, odwagi. Idź dalej. Zgrzeszyłeś, wyspowiadaj się, proś. Proś o ducha, proś o pokorę. Żeby właśnie móc być tym, który przyjmuje Ducha Świętego. I moi drodzy, to jest dobra nowina, którą Pan Bóg dzisiaj ma dla ciebie. Że Bóg chce podarować tobie Ducha Świętego w sposób nowy. Każdy z nas otrzymał również Ducha Świętego w momencie chrztu, ale Pan Bóg pragnie na nowo nam go podarowywać, ponieważ to nie jest taki jednorazowy prezent, który załatwia już wszystko na całe życie. Że jest potrzeba, abyśmy każdego dnia, tak jak codziennie spożywamy posiłki, oddychamy, tak właśnie jest potrzeba, żebyśmy na nowo napełniali się mocą Ducha Świętego. Dlatego życzę wam tego Ducha Świętego, żeby On nas wypełniał. Bo wtedy możliwym będzie kochać, możliwym będzie przebaczać,
możliwym będzie mieć właśnie naturę Jezusa Chrystusa, czyli prawdziwego Syna Bożego, który ma miłość w stosunku do drugiego człowieka i do Boga. Dlatego Duchu Święty, proszę Cię, zstępuj teraz na to zgromadzenie na nas. Wypełniaj nasze serca, napełniaj nas sobą. Pozwól, abyśmy otwierali szeroko nasze serca na Twoje działanie i pozwolili się Tobie prowadzić. Boże Duchu Święty, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Synem na wieki wieków. Amen.